Witajcie po kolejnych dwóch tygodniach. Czas na garść nowości w ofercie militaria.pl. Zaczynamy od wykrywacza metali. Oto model Garrett Ace 400i. Wykrywacz wykrywa wszystkie typy metali. Posiada 12-stopniowy zakres dyskryminacji. Małe przedmioty wykrywa do głębokości 40 cm, natomiast duże do 220 cm. Zasilany jest 4 bateriami AA. Tarcza wykrywacza jest całkowicie wodoodporna. Czas na lornetkę oto Bushnell Spectator Sport 12x50 Focus Free. Jest to lornetka o stałym powiększeniu 12 razy oraz silnicy obiektywu 50 mm. Lornetka wyposażona została w układ optyczny typu Focus Free, charakteryzujący się ponadprzeciętną głębią ostrości. Od kilkunastu metrów po nieskończoność. Lornetki tego typu nie posiadają centralnego pokrętła ani pokręteł ogniskowych na okularach. Takie rozwiązanie docenią w szczególności miłośnicy obserwacji przyrody, na przykład szybko poruszających się zwierząt, a także wszyscy ci, którzy lornetkę wykorzystują na przykład na zawodach sportowych. Lornetka posiada system powłok antyrefleksyjnych multi-coated, a także normę wodoodporności IPX4. No i mamy jeszcze dla Was okulary przeciwsłoneczne Brenda G072 Matte Black. Są to okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV400 i polaryzacją. Wyposażono je w czarną oprawę i przyciemnione szkła, na które naniesiono powłokę REVO. Filtr UV400 blokuje promieniowanie UVA, UVB oraz UVC, czego efektem jest bardzo skuteczna ochrona oczu. Oprawki są przyjemne w dotyku dzięki wykorzystaniu technologii Soft Touch. Latem oprawki minimalizują zjawisko pocenia się, a zimą zachowują miękkość. W zestawie z tymi okularami znajduje się woreczek do ich przenoszenia. Jak już mamy okulary, to jeszcze jedna część garderoby, która przyda się latem podczas wyjazdów. Jest to pasek ze schowkiem Badger Outdoor. Jak już mamy okulary, to jeszcze jedna część garderoby. Oto pasek ze schowkiem firmy Badger Travel Money. Pas wykonany jest z mocnej nylonowej taśmy w kolorze czarnym. Klamra została wykonana z polimeru, zapewnia płynność regulacji i pewne trzymanie. Od zewnętrznej strony pasek posiada ukrytą kieszonkę na banknoty. Taki pasek na pewno sprawdzi Wam się podczas Waszych wakacyjnych, międzynarodowych wojaży. No i na koniec sprzęt strzelający, czyli wiatrówka Ecole Thunder M450 Woodprint. Jest to klasycznie łamana wiatrówka strzelająca śrutem w kalibrze 4,5 mm. Prędkość początkowa wystrzeliwanego śrutu to 305 metrów na sekundę. Łoże wiatrówki zostało wykonane z tworzywa sztucznego, które imituje swoim kolorem prawdziwe drewno. Kolba wyposażona jest w poduszkę policzkową typu Ambi, która pozwala strzelać osobom zarówno prawo, jak i leworęcznym. Wiatrówkę wyposażono w światłowodowe przyrządy celownicze, stałą muszkę oraz regulowaną w pionie i poziomie szczerbinkę. Wiatrówka wyposażona jest oczywiście w szynę montażową w standardzie 11 mm do zamontowania celownika optycznego. To tyle na dzisiaj, mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was na nasz Twitter, gdzie dokładnie dowiecie się tego wszystkiego, co aktualnie u nas słychać.